zaczynać już, tak? Tak, zapraszam. Serdecznie na wstępie dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, chciałbym podzielić nasze spotkanie dzisiaj na takie dwie części. W pierwszej części chciałbym się odnieść do tematu głównego naszego spotkania, czyli do geopolityki Rosji w XXI wieku. Oczywiście temat jest na tyle pojemny, na tyle szeroki, że moglibyśmy rozmawiać tutaj no nie całą noc i nie cały tydzień, ale dobrych kilka miesięcy, więc postaram się skoncentrować się wyłącznie na wybranych aspektach, które są moim zdaniem warte zarysowania. Z drugiej strony chciałbym skoncentrować się, zawęzić ten temat do spraw nam bliższych, czyli do relacji polsko-rosyjskich, do stosunku Rosji, Federacji Rosyjskiej do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, do tych wszystkich kwestii, które nas dzisiaj dotyczą. Oczywiście mówiąc o geopolityce Rosji w XXI wieku, będę mówił także o pewnych procesach globalnych, o pewnych procesach geopolitycznych. Druga część naszego spotkania to jest dyskusja z Państwem. Chciałbym tutaj, jestem otwarty na Państwa pytania, na Państwa głosy, także myślę, że tak byśmy sobie to podzielili. Mówiąc o geopolityce Rosji w XXI wieku, nie sposób nie zwrócić uwagi na odrodzenie się geopolityki, czy tego myślenia geopolitycznego w Rosji po 1991 roku. Bardzo często mówi się, że mieliśmy do czynienia z rozpadem Związku Radzieckiego, że mieliśmy do czynienia, że mamy do czynienia z pustką ideologiczną po upadku Związku Sowieckiego. Tak moim zdaniem nie jest. Uważam, że bardzo szybko po dezintegracji Związku Radzieckiego, ja wolę to określenie, dezintegracja, ponieważ rozpad, tutaj taka mała dygresja, rozpad jest czymś, co zachodzi w sposób niekontrolowany. Ja uważam, że mimo całego tego chaosu, który mieliśmy na początku lat 90. w okresie prezydentury, zwłaszcza Borysa Jelcyna, mimo tego całego chaosu pewne struktury zachowały ciągłość. Pewne elementy państwa sowieckiego przetrwały w sposób absolutnie niezmieniony, wręcz odwrotnie. Wielu badaczy dzisiaj na Zachodzie podkreśla, że ten czas, początek lat 90. został doskonale wykorzystany przez Rosję, a zwłaszcza tutaj mam na myśli wywiad rosyjski, do instalowania tak zwanej agentury nielegalnej. Tutaj powołuje się przede wszystkim na publikacje kanadyjskie. Rzeczywiście lata 90. to jest doskonałe żniwo, to jest doskonały okres plasowania agentury nielegalnej rosyjskiej, mam na myśli zarówno Służbę Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, jak i Główny Zarząd Rozpoznawczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, na przykład w Ameryce Północnej. Tyle jeśli chodzi o kwestie dezintegracji czy rozpadu. Ja uważam, że kwestie ideologiczne w Rosji, sprawę komunizmu zastąpiła geopolityka z jednej strony, z drugiej strony specyficzny konserwatyzm rosyjski. I tutaj można byłoby wymienić jeszcze jedną podgrupę. Można byłoby wymienić koncepcję tak zwanego rosyjskiego świata, czyli Ruskowo Mira, która jest elementem, składnikiem tej myśli konserwatywnej, nowoczesnej myśli konserwatywnej rosyjskiej, określanej nawet przez środowiska afirmujące liberalizm mianem oświeconego konserwatyzmu. W Rosji od początku lat 90. mamy rzeczywiście swoisty boom, że tak użyję słowa kolokwialnego, na powstawanie instytucji poświęconych badaniu geopolityki, rozpowszechnianiu różnego rodzaju badań, paradygmatów, kodów geopolitycznych. Z jednej strony mamy do czynienia z instytucjonalną geopolityką, czyli tworzeniem ośrodków, katedr, zakładów i centrów badawczych na państwowych i prywatnych uczelniach, włącznie z Rosyjską Akademią Nauk, w której na początku lat 90. taki ośrodek powstał. Z drugiej strony mamy do czynienia z szeregiem ośrodków eksperckich, szeregiem czasopism mniej lub bardziej naukowych, analitycznych, gdzie mamy do czynienia z powstawaniem także środowisk politycznych wprost odwołujących się do geopolityki. Jeśli mówimy o samej myśli geopolitycznej rosyjskiej, musimy mieć jedną świadomość. To, co mówią rosyjscy geopolitycy, zarówno ci ze sfery naukowej, jak na przykład profesor Władimir Kołosow, prezes Rosyjskiej Akademii, Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, czyli bardzo nobliwej organizacji, której honorowym prezesem jest urzędujący obecnie prezydent Rosji. Tradycja zresztą uprawiania geografii jest bardzo długa i
bardzo szanowana w samej Rosji. Z drugiej strony mamy do czynienia z ideologami, z doktrynerami, z trzeciej strony mamy do czynienia z politykami, publicystami. I w takim, jeżeli tutaj rozpatrujemy używanie pojęć geopolitycznych, musimy mieć do czynienia, musimy oddzielać dwie rzeczy. Rosyjską teorię myślenia geopolitycznego, czyli to, o czym powiedziałem, i rosyjską praktykę, czyli sposób realizowania geopolityki. Tak? I w tym drugim aspekcie, tutaj chciałbym pokrótce nakreślić te dwa sposoby rozumienia i uprawiania geopolityki, czyli to jest z jednej strony teoretyczne uprawianie przez bardzo różne środowiska, czyli naukowe, polityczne, publicystyczne, gdzieś analityczne, z drugiej strony tę praktykę stosowania geopolityki. I tutaj mamy przede wszystkim do czynienia z rosyjskimi przedsiębiorstwami, głównie państwowymi, głównie energetycznymi, i oczywiście działalność rosyjskich służb specjalnych, tak? Ponieważ no, jest to jeden z głównych instrumentów stosowania, czy uprawiania geopolityki przez państwo rosyjskie. Więc jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, tutaj w tym nurcie myślenia o geopolityce, o polityce międzynarodowej, o zmieniającym się układzie sił, mamy do czynienia z takimi dwoma głównymi nurtami. Mamy do czynienia z eurazjanizmem, nazywanym także w literaturze polskiej mianem eurazjatyzmu. Mamy do czynienia z atlantyzmem, nazywanym także okcydentalizmem, po rosyjsku zapadniczeństwo. I mamy do czynienia z nurtem, który nazywany bywa w literaturze często mianem izolacjonizmu, czy też koncepcji Rosji wyspy, czy też koncepcji wyspiarskiej Rosji. Jeśli chodzi o atlantyzm, jest szereg ośrodków, które rzeczywiście nazywają się w Rosji mianem liberalnymi, a takimi w istocie swojej nie są. No, najlepszym przykładem jest Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, której przewodniczącym jest Władimir Żyrynowski. No, naprawdę ta partia z liberalizmem ma niewiele wspólnego. Natomiast rzeczywiście są ośrodki, które określane są mianem liberalnych, które są, że tak powiem, nastawione na eksport swoich idei, swoich przemyśleń. I tutaj takim jednym z wiodących ośrodków jest Rada Polityki Obronnej i Zagranicznej, Sowiet Powierzchni i Obrony Polityki, jedną z wiodących czasopism wydawanych przez to środowisko jest Rosja w globalnej polityce, wydawanej zarówno po angielsku, jak i po rosyjsku. Z takich głównych nazwisk, które tutaj można byłoby wymienić, to jest profesor Siergiej Karaganow i Fiodor Lukianow. I rzeczywiście te osoby są związane z tym nurtem takim liberalnym, natomiast jeśli się wgryziemy, jeśli zaczniemy analizować te nurty myśli geopolitycznej, które reprezentuje to środowisko, to rzeczywiście znajdziemy tam wiele cech wspólnych ze środowiskiem tym drugim, czyli właśnie eurazjańskim. Podobnie jest w przypadku bardzo znanego na Zachodzie, którego wiele publikacji w języku angielskim było wydanych, Dmitrijem Treninem, pracującym w Centrum Carnegie Filii w Moskwie. Jest to człowiek, który jest bardzo, bardzo znany, jedna z najbardziej znanych jego książek to Getting Russia Right, gdzie stawiał postulaty zbliżenia Rosji do krajów Zachodu, do stworzenia takiego wielkiego, można byłoby powiedzieć tutaj kolokwialnie, bloku północnego, czy Unii Północnej, grupującej zarówno Stany Zjednoczone, Unię Europejską, jak i właśnie Federację Rosyjską i ich satelitów, tak, tak to nazwijmy. Więc te osoby. Ale jeśli znowu wgryziemy się w koncepcję Trenina, zobaczymy, że ta myśl jest również przesiąknięta klasyczną rosyjską myślą geopolityczną i jej fundamentami. I w kolejnej fazie chciałbym przedstawić właśnie te główne fundamenty, te korzenie, które tkwią u wszystkich tych nurtów rosyjskiej geopolityki, a także są pewnym mostem łączącym geopolitykę teoretyczną i praktyczną. Tyle jeśli chodzi o okcydentalizm. Jeśli chodzi, oczywiście pojęcie okcydentalizmu, zapadników jest związane z XIX wiekiem, z postulatami normowania relacji Rosji ze światem zachodnim. Jeśli chodzi o nurt eurazjański, chyba najlepiej personifikowany w rosyjskiej geopolityce współcześnie przez dosyć mocno zdemonizowaną postać w Polsce, czyli profesora Aleksandra Dugina, do niedawna jeszcze kierownika Katedry Socjologii Polityki Międzynarodowej na Uniwersytecie Moskiewskim, na Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim. Natomiast rzeczywiście ten nurt ma bardzo wiele różnych swoich odnóg,
jest reprezentowany także przez społeczność muzułmańską, na przykład w Rosji posiada swoich reprezentantów i generalnie nawiązuje do koncepcji eurazjańskich z lat 20. Tak na marginesie, dlaczego ja używam pojęcia eurazjański, eurazjanizm, a nie eurazjatycki czy eurazjatyzm? Po pierwsze dlatego, że pojęcie eurazjatycki odnosi się do kontynentu Eurazji. Po drugie i chyba najważniejsze tutaj, że w tradycji polskiej geopolityki pojęcie eurazjańskie było pierwsze. Pojawiło się już w latach 20., czyli jakby równolegle z kształtowaniem się tego ruchu rosyjskiego na emigracji. Pojawiło się po raz pierwszy w tłumaczeniach pism Piotra Sawickiego, czyli jednego z ojców eurazjanizmu. No i pojawiło się w opracowaniach oddziału drugiego sztabu głównego Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej, czyli po prostu wywiadu wojskowego. Te materiały, co jest ciekawe, są dostępne nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie Archiwum Akt Nowych. To jest taka ciekawostka, można sobie zajrzeć, co wywiad przedwojenny, polski wywiad przedwojenny sądził właśnie o ruchu eurazjańskim. Są także dostępne na portalu geopolityka.net. Jak sobie Państwo wpiszecie hasło eurazjanizm albo eurazjatyzm, powinno wyskoczyć. Generalnie eurazjatyzm czy eurazjanizm określa Rosję jako osobną cywilizację. Określa Rosję jako cywilizację odrębną od cywilizacji azjatyckiej i cywilizacji europejskiej. Dominuje tutaj klasyczna myśl geopolityczna, konfrontująca państwa morza i państwa lądu. Mamy do czynienia ze swoistą antynomią telurokracji i talasokracji. Telurokracje to są rządy państw morza, rządy państw ziemi lądowych, mocarstw lądowych. Talasokracja są to rządy, czy też dominacja państw morskich. Zgodnie z tymi teoriami, zarówno z lat 20., jak i z lat 90. oraz współczesnymi, Rosja jest skazana na konflikt zarówno z Wielką Brytanią, jak i Stanami Zjednoczonymi z czysto rudymentarnych, czysto fundamentalnych założeń geopolitycznych, po prostu z przyczyn geograficznych oraz cywilizacyjnych. Jeśli chodzi o nurt izolacjonistyczny, czy też nurt taki jakby wycofujący Rosję z tej głównej rywalizacji, z tej głównej osi rywalizacji międzynarodowej o hegemonię, to jej głównym autorem był nieżyjący już Wadim Cymburski, który w swoim opracowaniu Rosja Wyspa wskazywał również, że Rosja jest osobną cywilizacją, natomiast że Rosja nie jest skazana na konflikt z pozostałymi potęgami światowymi pod jednym warunkiem, że będzie kontrolowała dwa obszary, czyli będzie kontrolowała przede wszystkim tak zwany Wielki Limitrow, wielki pas geograficzny rozciągający się od Polski, krajów bałtyckich, idąc dalej przez były republiki Związku Radzieckiego, aż do Azji Środkowej. To było pierwsze założenie Cymburskiego. Drugim założeniem, które zaledwie zaczął sygnalizować, to jest zabezpieczenie Rosji od północy, czyli od północnego kierunku strategicznego, mówiąc wprost, od Arktyki. I to był ten trzeci nurt. Z takich pobocznych nurtów warto jeszcze zaznaczyć tutaj nurt zwany azjatyzmem, który mówi o tym, o zwróceniu się Rosji do Azji i wielkim sojuszu kontynentalnym, sojuszu z Chinami. Mamy tutaj, ale on jest jakby obecnie nie jest dominującym w dyskursie publicznym w Rosji. Mamy do czynienia także z pojęciem bizantyzmu, czy też neobizantyzmu, czyli nawiązywaniem do wielkiego dziedzictwa bizantyjskiego, ale także rosyjskiego od czasów Iwana III, czy też Iwana IV Groźnego. I teraz musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że we wszystkich koncepcjach teoretycznych i w ważniejszych koncepcjach praktyki rosyjskiej mamy do czynienia z głównym postulatem, mianowicie zabezpieczania głównych kierunków strategicznych państwa. Im Rosja bardziej ekspanduje, tym więcej obszarów ma do obrony, tym więcej, że tak powiem, stref buforowych musi tworzyć. I pewnego rodzaju praktyką polityczną w Rosji od wieków stało się tworzenie czegoś na kształt średniowiecznych marchi pogranicznych. Żeby zobrazować to bardziej na jakichś konkretnych przykładach, no podam przykład Białorusi. Białoruś jest klasyczną marchią pograniczną. Z jednej strony Rosja w bardzo dużej mierze uzależniła od siebie to państwo w sensie politycznym, w sensie militarnym, w sensie gospodarczym, w sensie energetycznym. Jeśli mówimy o gospodarce.
ale z drugiej strony Rosja nie ponosi kosztów utrzymania tego państwa. Tak? Dlatego dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że Rosja chce wchłonąć całą Ukrainę w ramach Federacji Rosyjskiej, to jest to kompletne niezrozumienie geopolityki rosyjskiej. Rosji zwyczajnie gospodarczo nie stać na utrzymywanie około tam 40 milionów Ukraińców. Zwłaszcza tych z zachodniej Ukrainy, którzy śmiertelnie Rosji nienawidzą. Tak? Więc jakby cele geopolityczne Rosji na Ukrainie są zupełnie inne i do tego wrócę. To jest pierwszy element. Drugim elementem jest jakby kontrolowanie pięciu głównych kierunków obszarów strategicznych Rosji. Jest takich głównych pięć obszarów. I one zasadniczo, jeśli sobie zobaczymy na rozwój Rosji od wieku XV na przykład, się nie zmieniają. Oczywiście te główne kierunki, ponieważ jak powiedziałem, wraz z poszerzaniem terytorium Rosji przybywało nowych. Więc tymi pięcioma kierunkami są, po pierwsze, obszar bałtycko-czarnomorski i tutaj możemy wymienić przede wszystkim takie elementy jak Brama Smoleńska, takie elementy jak Besarabia, Bukowina i Krym. Oczywiście bardzo ważny Krym. Stąd dzisiaj w polityce rosyjskiej bardzo ważnym elementem jest próba, jeśli nie narzucenia kontroli, to przynajmniej zneutralizowania takich państw jak kraje bałtyckie, Białoruś, Polska, Ukraina. Bardzo ważnym elementem jest Rumunia, Mołda i Mołdawia. Czynnik tutaj Republiki Naddniestrzańskiej jest instrumentem nacisku. I to jest ten pierwszy element, ten pierwszy obszar strategiczny. Drugim obszarem strategicznym jest Kaukaz. Obecnie można powiedzieć, że kontrolowany przez Rosję, albo w każdym razie mocno zneutralizowany. Zwłaszcza po wojnie rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku. O to generalnie zresztą chodziło, aby nie wchłonąć całej Rosji. Te pogróżki, na przykład już wspomnianego Aleksandra Dugina, tanki na Tbilisi, aby zająć właśnie Gruzję, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, z praktyką polityczną. Chodziło generalnie o skompromitowanie rządów Michaila Saakaszwilego i zneutralizowanie tego obszaru strategicznego, bardzo istotnego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa rosyjskiego. Trzecim obszarem jest obszar Azji Centralnej. Można powiedzieć, że dzisiaj ten obszar w dużej mierze Rosja, no jeśli nie kontroluje, to go zneutralizowała. Tutaj toczyła się w XIX wieku wielka gra z Wielką Brytanią o wpływy na tym obszarze. Obecnie Chińczycy próbują bardzo silnie penetrować ten obszar, zwłaszcza próbują zacieśniać stosunki z Kazachstanem. Ma to między innymi związek z planowanym tak zwanym nowym jedwabnym szlakiem. Bardzo silnie obecna jest także tutaj Turcja, która jest obecna i w Tadżykistanie, i w Turkmenistanie. Te wpływy są szczególnie tutaj widoczne w tych dwóch państwach. Czwartym obszarem strategicznym, kluczowym dla żywotności interesów państwa rosyjskiego, dla zachowania całości i integralności terytorialnej, jest Daleki Wschód. No i tutaj toczy się rzeczywiście szerokie pole, że tak powiem, manewru. Tutaj konkurentami Rosji jest zarówno Japonia, są Chiny. Za to Rosja utrzymuje bardzo dobre stosunki, stara się utrzymać bardzo dobre stosunki dyplomatyczne z Indiami, zwłaszcza przez kontrakty zbrojeniowe, które i eksport, który Rosoboron Eksport właśnie podpisuje z rządem indyjskim. To, jak się będą kształtowały stosunki z Chinami, to jest osobna sprawa. Mam nadzieję, że to może nawet w pytaniach nam wyjdzie, bo to jest generalnie część, że tak powiem, większej, też wielkiej strategii międzynarodowej Rosji. I wreszcie piątym kierunkiem, który bardzo silnie jest zaznaczany od pewnego czasu, jest kierunek północny, już sygnalizowany także przez Cymburskiego. Jest to właśnie obszar Arktyki. Warto tutaj nadmienić, że Rosjanie w tych swoich koncepcjach dotyczących eksploatacji złóż, dotyczących ekspansji w Arktyce, że tak nazwijmy, posługują się terminologią czysto geopolityczną, terminologią geograficzną. Tutaj geografowie rosyjscy mają rzeczywiście duży wkład w argumentacji, w przedkładaniu międzynarodowej opinii publicznej takich argumentów, jak to, że grzbiet Łomonosowa jest przedłużeniem szelfu kontynentalnego rosyjskiego i dzięki temu Rosja ma prawo właśnie do około 1 000 000 km² Arktyki. No i co za tym idzie, do ogromnych zasobów zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. Tyle jeśli chodzi o sprawy związane z tymi głównymi fundamentami. Czyli reasumując, zarówno w teoretycznej, jak i w praktycznej części myślenia i praktyki właśnie geopolitycznej najważniejsze jest zachowanie
kontroli rosyjskiej bądź neutralizacji pięciu głównych kierunków strategicznych. I to jest fundament. Bez tego jakby ta rosyjska państwowość jest zagrożona zgodnie z argumentacją rosyjskich geopolityków, no i też polityków. Jeśli chodzi o geopolitykę praktyczną, tutaj oczywiście to jest temat na osobną, jakby, na osobną dyskusję, natomiast mamy do czynienia przede wszystkim z pojawieniem się czegoś, co jest określane w literaturze rosyjskiej, także tej oficjalnej, tej państwowej, mianem geopolityki informacyjnej. Istnieje coś takiego, istnieje taki termin, bardzo silnie związany także z resortami siłowymi Federacji Rosyjskiej. Powstaje wiele pism poświęconych właśnie temu zagadnieniu. Ja w takim dyskursie publicznym bardzo często mówimy o walce informacyjnej, o wojnie hybrydowej, o działaniach asymetrycznych, zagrożeniach asymetrycznych i tak dalej, i tak dalej. W rosyjskim myśleniu strategicznym takie pierwsze próby ujęcia kompleksowego tego typu zagadnień już podjęto w okresie II wojny światowej, podjęto to w środowisku wojskowym i rozwijano dalej już w Związku Sowieckim. I tutaj kolejna dygresja. Warto sobie uświadomić jedną rzecz, co jest bardzo często pomijane zwłaszcza w Polsce, w analizach poświęconych Rosji, poświęconych rosyjskiej ekspansji, rosyjskiej kulturze i tak dalej, i tak dalej. W czym tkwi tak naprawdę siła rosyjska? Dlaczego Rosja przez dużą część swojej historii, jeśli nie przez większość, będąc zdecydowanie słabsza gospodarczo od czołowych globalnych mocarstw, zdobywała przewagę w sensie politycznym, w sensie terytorialnym? Jak to się działo, że Rosja, nawet jeżeli miała te okresy smuty, tak to nazwijmy, czyli na przykład w XVII wieku, kiedy Polacy zajęli Kreml, czy w wieku, powiedzmy, na początku wieku XIX, kiedy Napoleon zdobywał Moskwę, czy w pierwszej połowie XX wieku, kiedy Hitler zaatakował Związek Sowiecki. Dlaczego tak się działo, że Rosja zawsze wychodziła z tego obronną ręką, mówiąc kolokwialnie? I na to pytanie odpowiedź dał przedwojenny polski sowietolog. Nazywał się Włodzimierz Bączkowski. On w 1938 roku napisał taką znamienną pracę Uwagi o istocie siły rosyjskiej. Ja wszystkim tutaj Państwu zgromadzonym, a także widzom, którzy będą oglądali ten wykład i zapis naszego dzisiejszego spotkania, serdecznie polecam właśnie lekturę Włodzimierza Bączkowskiego. Jest ona dostępna na portalu geopolityka.net w tekstach źródłowych. Otóż Włodzimierz Bączkowski powiedział, że każdorazowa analiza siły rosyjskiej, potęgi rosyjskiej, oparta o czynniki materialne, o czynniki wymierne, o czynniki ilościowe, no takie jak PKB, liczba ludności, liczba czołgów, samolotów, ton wyporności marynarki wojennej, zawsze będzie błędna. Zawsze będzie błędna. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że istotą siły rosyjskiej jest zdolność, jak pisał Bączkowski, do głębokiej akcji dywersyjnej. Przede wszystkim w zakresie politycznym, ideologicznym. W ten zawoalowany sposób Włodzimierz Bączkowski wskazywał na rolę organów represji, organów siłowych, czy też mówiąc wprost tajnych służb w historii Rosji, czy to współczesnej jemu, czy tej wcześniejszej. Jeśli prześledzimy sobie historię Rosji, czyli tą zaczynającą się od czasów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, tutaj dygresja. Rosjanie uważają, że ich państwowość narodziła się wraz z powstaniem Rusi Kijowskiej. Ale kilka dni temu, rozmawiałem z jednym z wybitnych profesorów historii, właśnie z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, krótki fragment jest na moim kanale na YouTubie, wkrótce znajdą się tam zresztą napisy polskie, i w pierwszym pytaniu już, w odpowiedzi na pierwsze pytanie właśnie profesor Połosow mówi, że konflikt rosyjsko-polski narodził się, kiedy powstało państwo polskie, kiedy narodziła się Ruś Kijowska. Tak? Czyli Rosjanie uważają, że Ruś Kijowska, czy Ruś Kijowsko-Nowogrodzka, jak mówi oficjalna historiografia rosyjska, aby podkreślać właśnie ten element rosyjski, była początkiem państwowości rosyjskiej. W historiografii Polski uważamy, że początki współczesnego państwa rosyjskiego to jest Wielkie Księstwo
moskiewskie. Czyli jeżeli weźmiemy początki Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a zwłaszcza panowanie cara Iwana IV Groźnego i pojawienie się takiej specyficznej formacji państwowej, którą ani to nazwać policją, ani stricte wojskiem, a nosiła nazwę opryczniny, to jest to rzeczywiście pojawienie się takiej pewnej prefiguracji rosyjskich tajnych służb. Czyli z jednej strony aparatu bezpieczeństwa, z drugiej strony aparatu rozpoznawczego, aparatu wywiadowczego, jakbyśmy powiedzieli współczesnym językiem. I zobaczmy, że rosyjski aparat przymusu zachował ciągłość. Zachował ciągłość od czasów Iwana IV Groźnego. Jeśli zobaczymy na tajne kancelarie z czasów Piotra I Wielkiego, jeśli zobaczymy na carską ochronę, jeśli zobaczymy na wszystkie służby rosyjskie, i te cywilne, i te wojskowe, włącznie z powołanym w 1918 roku Głównym Zarządem Rozpoznawczym Sztabu Generalnego, czyli GRU, to zobaczymy, że one zachowały pełną ciągłość do czasów współczesnych. A co za tym idzie, zachowały metody, zachowały system szkolenia, zachowały swoje kadry, czy zachowały ciągłość kadrową, to jest niezwykle istotne, zachowały wreszcie ciągłość aktywów operacyjnych, jak to się nazywa. Więc to jest ogromna przewaga jakby tutaj państwa rosyjskiego. Chciałbym tutaj Państwu zwrócić, bo to jest temat rzeka oczywiście, nie wyczerpiemy go na pojedynczym spotkaniu. Ja myślę, że będę poświęcał tej tematyce więcej czasu na swoim kanale na YouTubie. Także ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zapraszam. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś, co jest podnoszone w mediach zachodnich. Bardzo często się o tym pisze zarówno w periodykach naukowych, ale nie tylko, na przykład w periodykach czysto politycznych, analitycznych, takich jak Politico, na przykład brytyjskie, bardzo wiele w czasopismach naukowych kanadyjskich, mianowicie specyficzny rodzaj walki informacyjnej, który wpisuje się w rosyjską strategię geopolityczną, czy w geopolitykę informacyjną. Ta strategia, ta metoda może w taki sposób, nazywa się zarządzaniem refleksyjnym. W języku angielskim jest to reflexive management, po języku rosyjskim refleksywne je uprawienie. Na czym to polega? W Polsce jest dostępna jedna praca Władimira Lefebvre'a, opublikowana, jeśli się nie mylę, cytuję teraz z pamięci, w latach 60., pod tytułem Algebra konfliktu. Polecam Państwu serdecznie tę publikację, ponieważ rzuca wiele światła na pewne podstawy teoretyczne stosowania działań informacyjnych. Zarządzanie refleksyjne jest elementem walki informacyjnej, a zatem i polega na narzucaniu własnej percepcji świata przeciwnikowi w taki sposób, aby przyjął ją jako własną. Czyli Rosjanie na przykład prezentują, ale żeby też była pełna jasność, nie tylko Rosjanie stosują zarządzanie refleksyjne. Wspólnie z Amerykanami powołali nawet wspólne czasopismo rosyjsko-anglojęzyczne, które zajmuje się problemami zarządzania refleksyjnego, ponieważ jest to dziedzina, którą uprawiają zarówno matematycy, psychologowie, socjologowie, wojskowi i tak dalej i tym podobne. Czyli jeżeli Rosjanie mają swoje interesy narodowe, starają się potencjalnemu przeciwnikowi przedstawić je w taki sposób, suflować pewne elementy za pomocą swoich instrumentów, które są do dyspozycji, a ich jest wiele, w taki sposób, aby potencjalny przeciwnik przyjął je jako własne, czyli interesy swojego kraju utożsamiał, czy jakiegoś sektoru, grupy społecznej utożsamiał z interesami rosyjskimi, często nie zdając sobie sprawy, że działa w tym samym kierunku. I gro tego typu działań, nazywanych także dywersją, stosowanych w tak zwanej dywersji ideologicznej, było stosowanych już od kilkudziesięciu lat. Tym, który chyba najlepiej w takim otwartym dostępie to przedstawił, jest Jurij Biezmienow, występujący w latach 80. pod pseudonimem Thomas Schumann, szeroko dostępny, myślę, że duża część z Państwa oglądała ten materiał na YouTubie, dywersja ideologiczna. Jeśli ktoś nie oglądał, to bardzo serdecznie polecam, ponad około dwugodzinny wykład właśnie w taki sposób, jak KGB i na co główny nacisk jakby KGB, prawda, kładło, czyli nie na klasyczne szpiegostwo, werbowanie agentury, wywiad, powiedzmy, naukowo-techniczny, ale właśnie na dywersję ideologiczną, na prowadzenie, na przykład, czy doprowadzenie do rozkładu moralnego danego państwa, danego narodu, do danych grup społecznych
I tutaj zarządzanie refleksyjne jest doskonałym elementem właśnie stosowania tego. Proszę Państwa, proszę sobie zadać pytanie, dlaczego w 2014 roku na Krymie, mimo iż było tam kilkanaście tysięcy ukraińskich żołnierzy, oddali oni bez wystrzału cały półwysep, całą infrastrukturę krytyczną w ręce kilkuset, no jak to mówią Rosjanie, uprzejmych ludzi, wierzliwie ludzi, czy jak nazywamy to w Polsce, czy na Zachodzie, zielonych ludzików. No, ja śmiem twierdzić, że był to element właśnie wieloletniego, jeśli nie kilkunastoletniego przygotowania informacyjnego z wykorzystaniem zarządzania refleksyjnego. Ci ludzie przyjęli to jako część po prostu, jako coś może nienormalnego, ale jako coś oczywistego, że Rosja zajmuje w cudzysłowie swoje, tak? W cudzysłowie lub bez cudzysłowu, no to jak oczywiście zależy kto tutaj mówi. I teraz, jeśli analizujemy politykę rosyjską wobec dzisiaj, współcześnie, wobec na przykład na Bliskim Wschodzie i analizujemy udział Rosji w konflikcie syryjskim, analizujemy wojnę rosyjsko-gruzińską na Kaukazie, analizujemy to, co się wydarzyło w 2014 roku na Krymie i to, co się dzieje obecnie we wschodniej Ukrainie, warto sobie zadać pytanie, dlaczego to się wszystko dzieje, jakie jest tego szersze tło, jakie jest tło strategiczne i jaki jest cel Rosji geopolityczny cel Rosji w XXI wieku, tak? Czyli odnoszę się do tytułu naszego dzisiejszego spotkania. Otóż uważam, że przynajmniej w pierwszej połowie XXI wieku naczelnym geopolitycznym celem Federacji Rosyjskiej jest policentryzacja świata. Policentryzacja świata jest to bardzo szeroko stosowany termin w literaturze, publicystyce, w mediach generalnie rosyjskich. Policentryzacja świata jest odpowiednikiem pojęcia, które na Zachodzie bywa określane mianem wielobiegunowości, czy multibiegunowości, bądź wielowektorowości polityki międzynarodowej. W Polsce bardzo często nie lubimy określenia wielobiegunowość, bo wiadomo, że bieguny są tylko dwa i wydaje się nielogiczne. Oczywiście przyjmujemy pewną konwencję terminologiczną, nie należy się tym przejmować, natomiast rzeczywiście ten używany w Rosji termin policentryzacja jest bardziej adekwatny. Mówiąc takim bardzo kolokwialnym i uproszczonym językiem, generalnie chodzi o powrót do koncertu mocarstw. Czyli tego, co znamy z historii tego systemu międzynarodowego, który zaistniał po pokoju w Augsburgu, po pokoju westfalskim, czy po kongresie wiedeńskim, czy wreszcie po konferencji w Jałcie. I to jest moim zdaniem główny strategiczny, geopolityczny cel Rosji. Podział świata na strefy wpływów. Nie bez przyczyny Rosja bierze udział w tworzeniu równoległych formacji polityczno-gospodarczych, konkurencyjnych wobec Stanów Zjednoczonych. Takich chociażby, jeśli chodzi o militarne, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywana jeszcze w latach 90. na początku XXI wieku przez Zbigniewa Brzezińskiego głównym rywalem polityczno-militarnym Stanów Zjednoczonych, takim jak Szanghajska Organizacja Współpracy, takim wreszcie jak BRICS. Współcześnie Rosja doskonale wpasowuje się w pewne trendy, jakie niesie za sobą wzrastająca potęga Chin. Czyli Chiny, starając się osłabić pozycję dolara, czy tego całego systemu finansowego z Bretton Woods, Rosjanie starają się wykorzystać to do swoich celów. I ja uważam, że przynajmniej pierwsza połowa XXI wieku będzie okresem prosperity geopolitycznej dla Rosji. Ja pamiętam jeszcze lata 90., kiedy jako licealista dosyć mocno i żywo zainteresowany polityką, historią i wszystkim, co się z tym wiąże, czytałem wiele różnych opracowań, tekstów też publicystycznych, które wieszczyły, że już za kilka lat to Rosja się rozpadnie na kawałki. Że będzie krach gospodarczy, że ta gospodarka pod rządami pijanego Jelcyna nie ma żadnych szans. Tak? A tu nagle w 99 roku władzę obejmuje Putin i nagle ni stąd ni zowąd wypływa ta postać, wypływa całe jego otoczenie, ta tak zwana spółdzielnia Jezioro, związana z głównymi, dzisiaj związana z resortami siłowymi Rosji. I Rosja nagle ni stąd ni zowąd staje się
równorzędnym graczem międzynarodowym. Wszystkie działania Rosji, które są dzisiaj prowadzone w Syrii, mają na celu przede wszystkim doprowadzenie do tego, że Stany Zjednoczone uznają Rosję jako równoprawnego partnera, jako równoprawnego partnera w nowym podziale świata. Czyli celem jakby Rosjan dalekosiężnym jest, używając kolokwialnego języka, Jałta 2 i podział świata na strefy wpływów. I uważam, że te osiągnięcia, które do tej pory Rosja zanotowała w Syrii, w ogóle na Bliskim Wschodzie, rozwijając bardzo szeroko swoje sojusze, swoje kontakty, tradycyjnie dobre w krajach arabskich, w krajach generalnie muzułmańskich, chociażby właśnie z Iranem, a ostatnio polepszenie relacji z Turcją, ma doprowadzić do tego, że to Stany Zjednoczone będą przez Rosję zaproszone do stolika obrad pokojowych właśnie w sprawie Syrii. Takie, no, jeżeli się uda utrzymać rozejm, który jest w Syrii obecnie, a zawdzięcza to Asad, no, głównie Rosji, przede wszystkim Rosji, no to 23 stycznia w Kazachstanie Rosja będzie rozgrywającym w sprawach syryjskich. I o to właśnie chodzi. Kiedy 3 dni po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Rosja będzie głównym rozdającym przy stoliku kart na Bliskim Wschodzie. I to jest pytanie, czy Amerykanie zaakceptują ten stan rzeczy, czy zgodzą się na taką właśnie pozycję, czy też będą starali się tę kartę odwrócić. Druga sprawa to jest kwestia Ukrainy i wcześniej Gruzji. Nie należy tego postrzegać specjalnie w kategoriach globalnych, należy postrzegać to w kategoriach właśnie zabezpieczania sobie obszaru, jednego z obszarów strategicznych. Rosjanie doskonale znają ukraińską myśl geopolityczną. Ja w jednym z swoich internetowych wykładów starałem się przybliżyć koncepcję moim zdaniem najwybitniejszego rosyjskiego, ukraińskiego myśliciela geopolitycznego, geopolityka akademickiego, Jurija Łypy. I Łypa tam zwracał uwagę na szczególne znaczenie Mołdawii w bezpieczeństwie, czy też w strategii bezpieczeństwa państwa ukraińskiego. Znając to, Rosjanie, będąc również zagrożonymi od tego kierunku właśnie czarnomorskiego, doprowadzili do stworzenia czegoś takiego quasi państwa, czy też quasi państwa jak Republika Naddniestrzańska. Jest to z jednej strony instrument zabezpieczenia się, tworzenia pewnego buforu poprzez właśnie Naddniestrze i Mołdawię, czy też Republikę Mołdowy, gdzie teraz w zeszłym roku wygrały siły prorosyjskie, a z drugiej strony instrument nacisku na Rumunię, aby nie angażowała się w inicjatywy przeciwrosyjskie, aby osłabić także chęć Rumunów do instalowania elementów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, strategicznych elementów nazywanych potocznie tak zwaną tarczą antyrakietową. Więc to jest ta kwestia. Jak się będą kształtowały relacje, czy stosunek Rosji do Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu najbliższych lat? Ja uważam, że Rosja, przede wszystkim jeśli chodzi o sprawę ukraińską, gra na czas. Jest to korzystne z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że gospodarka ukraińska będzie coraz słabsza. Dziś gospodarka ukraińska bez dotacji zagranicznych, bez dotacji unijnych, bez dotacji amerykańskich, także bez wsparcia polskiego, no długo by nie była w stanie zachować swojej wydolności. Po drugie, przeciągający się konflikt na Ukrainie osłabia jego rezonans międzynarodowy. I to jest bardzo ważny element walki informacyjnej. Mówmy sobie szczerze, po około dwóch latach konfliktu na Ukrainie, kto z Państwa dzisiaj wie, co się działo na froncie na wschodzie Ukrainy w ciągu ostatniego kwartału? Jakie ważne wydarzenia zaszły? No, większości ludzi, nie tylko w Polsce, która graniczy z Ukrainą, a tym bardziej na bogatym, sytym Zachodzie, mającym zupełnie inne dzisiaj problemy poza gospodarczymi, sprawę imigrantów i tak dalej. Ludzie o tym zapomnieli. Zapomnieli i stało się to dla nich po prostu neutralne. Przestali o tym myśleć. I o to właśnie Rosji chodzi. Aby móc tym grać dalej. I ja uważam, że Rosja nie będzie chciała wchłonąć całej Ukrainy, przyłączyć Ukrainy do Rosji.
Uważam, że strategicznym celem rosyjskim jest zainstalowanie takiego rządu w Kijowie, który będzie co najmniej neutralny, a najlepiej neutralnie przychylny wobec wielkiego projektu geopolitycznego rosyjskiego, czyli Unii Eurazjatyckiej. Koncepcja Unii Eurazjatyckiej wyrosła właśnie na tych koncepcjach eurazjańskich i tych przedwojennych, i tych tworzonych w latach 90., ale jest przede wszystkim obecnie projektem gospodarczym. Mamy do czynienia przede wszystkim ze wspólnym obszarem gospodarczym, zwłaszcza tej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, i mamy do czynienia z Unią Celną. I o to właśnie Rosji chodzi, aby Ukraina nie była z jednej strony zagrożeniem, a z drugiej strony włączyła się w ten proces, zwłaszcza wschodnie, przemysłowe części Ukrainy. Przepraszam. Więc i powiem tak, w interesie rosyjskim oczywiście, Rosja może dokonać powolnej, stopniowej, pełzającej dezintegracji Ukrainy. Wariantów jest bardzo wiele. Rosja bardzo lubi odwoływać się do różnych nazw historycznych, do różnych projektów historycznych. Przecież nazwa Noworosja nie jest niczym nowym. Gubernia noworosyjska istniała pod koniec XIX wieku, jak pamiętam, od 1766 roku z małą przerwą do 1802 roku. Istniał także kraj noworosyjski już później, w XIX wieku. Więc w Związku Sowieckim zakazano używania pojęć Noworosja, czy tam właśnie gubernia noworosyjska, z wyjątkiem opracowań historycznych. Ale nie jest to absolutnie nic nowego. W Rosji są, w myśleniu geopolitycznym mamy przecież postulaty doprowadzenia do takiej dezintegracji Ukrainy, aby w Kijowie zainstalować twór quasi-państwowy, czy też nowe państwo pod nazwą Ruś Kijowska. Tak? I czymże, niech będzie tam później referendum, gdzie Ruś Kijowska przyłącza się właśnie do Moskwy. No byłby to ogromny akt symboliczny, prawda? Łączenia Ruskowomira, łączenia rosyjskiego świata. Zresztą należy pamiętać jedną rzecz, że wszystkie koncepcje ideowe w Rosji są traktowane instrumentalnie. To, że byli członkowie formacji organów represji, takich jak Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, KGB, którzy chodzą do cerkwi, nagle stali się bardzo gorliwymi chrześcijanami prawosławnymi, no to są pewne symbole, tak? Nie uchybiam tutaj nikomu, ale nie sądzę, aby twardo stąpający po ziemi rosyjscy czekiści wierzyli w koncepcje ideologiczne tworzone na przykład przez Aleksandra Dugina, w koncepcję radykalnego podmiotu, właśnie, czy koncepcję Trzeciego Rzymu. Uważam, że jest to pewien instrument realizowania interesów geopolitycznych i jeden z wielu. Na geopolitykę rosyjską, na praktyczną geopolitykę rosyjską musimy patrzeć przez pryzmat interesów państwa rosyjskiego, skoro co najmniej połowa część gospodarki rosyjskiej jest uzależniona od eksportu surowców naturalnych, więc w naturalny sposób rosyjska polityka zagraniczna w dużej mierze będzie podporządkowana do zapewnienia rynków zbytu z jednej strony, a z drugiej strony do zapewnienia dostaw tych surowców, czyli do dostępu do ich złóż. I analiza tego pozwala rzeczywiście pokazać wiele, wiele interesów rosyjskich. Tak samo jak koncepcja, i tak samo jeśli chodzi o koncepcję Trzeciego Rzymu. Jeśli chodzi o pozostałe kraje tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, strategicznym i fundamentalnym interesem Rosji jest niedopuszczenie do powstania niezależnego od niej nowego bloku geopolitycznego. Czyli tutaj mam na myśli wszelkiego typu koncepcje Konfederacji Czarnomorskiej, koncepcji ABC, koncepcji Międzymorza i tak dalej, i tak dalej. Pomijam już kwestię jakby realności tych koncepcji. To jest jakby temat na osobną dyskusję. Może padnie takie pytanie o kwestię Międzymorza, więc staram się ustosunkować do tego. To nie jest trudna rzecz, żeby to doprowadzić do dezintegracji tego typu koncepcji przez Rosję. Natomiast Rosja rzeczywiście może w ciągu najbliższych kilku lat doprowadzić do zmiany władzy na Białorusi. To rzeczywiście jest brane pod uwagę, ale tutaj mówimy raczej o perspektywie po wyborach prezydenckich, jeśli odbędą się w terminie, a wszystko wskazuje na to, że odbędą się w terminie, czyli w 2018 roku. To jako ciekawostkę można rzeczywiście powiedzieć, że gdzieś tam w kręgach analitycznych rosyjskich była rozważana kwestia wcześniejszych wyborów prezydenckich w Rosji, w razie gdyby wygrała Hillary Clinton. Tak? I kwestia
kwestia resetu stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. To jest kwestia pierwsza, czyli Białoruś. Ewentualna zmiana tam władzy, ale odbyłoby się to oczywiście w sposób aksamitny, tutaj raczej bez jakichś rozwiązań siłowych. Kwestia krajów bałtyckich. Kwestia krajów bałtyckich jest papierkiem lakmusowym dla skuteczności NATO. I Rosjanie, rosyjscy generałowie, rosyjscy oficjele doskonale sobie z tego zdają sprawę. Rozmawiając z analitykami rosyjskimi, często słyszałem coś takiego, że Amerykanie nie będą wywoływać wojny nuklearnej za Rygę ani za Talin. I to jest rzeczywiście styl myślenia Rosjan. To znaczy, ten element tak zwanej wojny nielinearnej, który był zastosowany na Ukrainie, czy był zastosowany na Krymie, Rosja może z dużą łatwością zastosować na Łotwie, gdzie ponad 20% społeczności to jest mniejszość rosyjska. I Rosji Łotwa nie jest do niczego potrzebna. Rosji jest potrzebna Łotwa, czy każdy inny kraj tej regionu, do skompromitowania skuteczności NATO. I to byłby rzeczywiście taki krok w tym celu poczyniony, a ponadto do rozszerzenia swojej strefy buforowej. W interesie rosyjskim oczywiście nie jest anektowanie Polski, nie jest wojna nuklearna wywoływana o Polskę, o przesmyk suwalski, jak niektórzy mówią, a po co suwałki Rosji? To jest kompletnie bez sensu. Rosja, tak jak już powiedziałem, chce neutralizować kierunki strategiczne, które są żywotne dla jej interesów geopolitycznych. I tym Polska jest oczywiście jednym z tych elementów. W koncepcji Zbigniewa Brzezińskiego, w koncepcji tak zwanej Wielkiej Szachownicy, proszę zauważyć, że profesor Brzeziński nazywał Ukrainę sworzniem geopolitycznym, czyli tym krajem, który decyduje o bezpieczeństwie całego regionu. Obecnie mamy do czynienia z dezintegracją tego państwa, z postępującą dezintegracją, bardzo niebezpieczną dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeśli Ukraina całkowicie zostałaby zdestabilizowana, sworzniem geopolitycznym staje się Polska. W interesie państwa polskiego oczywiście, to jest teraz kwestia fundamentalna dla naszego bezpieczeństwa, jak powinniśmy układać relacje nie tylko z Rosją, ale także z innymi krajami, czy też z innymi wiodącymi mocarstwami świata w taki sposób, aby zapewnić sobie całość i integralność terytorialną. Ja wiem, że jeszcze kilkanaście, nawet kilka lat temu, no nikomu do głowy by nie przyszło, że można zrewidować układy poczdamskie, prawda? A dzisiaj kwestia ewentualnej rewizji porządku powojennego, czyli po 1945 roku, jest rozważana. Mówi się o ewentualnym nowym koncepcie mocarstw. A co to oznacza dla Polski? To rewizja układów poczdamskich. Jest to zagrożenie bardzo niebezpieczne. I to jest główny powód. Jeżeli mówimy o tym, że sprawa Krymu była złamaniem memorandum budapesztańskiego. Pamiętacie Państwo sprawę, kiedy Ukraina zrzekła się na początku lat 90. swojej broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, które dały jej Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. I to zostało złamane właśnie w 2014 roku. Znaczy złamane zostało przez Rosję, ale Rosja przyjęła taką linię obrony, która przez dużą część intelektualistów na Zachodzie została zaakceptowana. To znaczy, Rosja argumentuje w taki sposób, że Ukraina kierowana przez prezydenta Kuczmę jest inną Ukrainą niż ta Ukraina, która nastała po lutym, czy tam od marca 2014 roku. A dlaczego? Dlatego, że na Ukrainie mamy wybory powszechne. W wyborach powszechnych to naród ukraiński, to społeczeństwo ukraińskie, ogół obywateli uprawnionych do głosowania wybiera prezydenta. Tym prezydentem legalnie wybranym był Wiktor Janukowycz, którego w końcu lutego 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy odwołała. Wiadomo, bo Janukowycz wtedy wyjechał, czy też uciekł, albo został przetransportowany po prostu do Rosji. I teraz tak, Janukowycza nie odwołał bezpośrednio naród w wyborach powszechnych, ale odwołał go parlament ukraiński. I to jest linia argumentacji rosyjskiej, taką linię zresztą przyjął na przykład Władimir Putin w swoich publicznych wypowiedziach. I odrzucenie czy złamanie memorandum budapesztańskiego jest pewnym precedensem w okresie pozimnowojennym. W
w mediach, zresztą w mediach rosyjskich często czy różni analitycy, badacze mówią, że zimna wojna się nigdy nie zaczęła. Znaczy, że nigdy się nie skończyła, że cały czas trwa. Że mieliśmy tylko pewnego rodzaju pauzę strategiczną, kiedy Rosja przeżywała swoją kolejną smutę. Zresztą Rosja ma, jest taka sinusoida, kiedy Rosja ma swoje okresy ekspandowania i okresy właśnie smuty, okresy cofania się. Natomiast Rosja zawsze stara się zachowywać pewien zwarty swój obszar. Centralnym obszarem, ośrodkiem siły, rdzeniem państwa rosyjskiego jest nadwoże i to jest absolutna część strategiczna Rosji. Rosja musi bronić tego obszaru, aby zachować swoją rolę i pozycję na arenie międzynarodowej. I teraz tak, ktoś powie, że Ukraina oczywiście nie była członkiem NATO, tak? Że Polska jest członkiem NATO, w związku z czym nam nic nie grozi, mamy parasol atomowy Stanów Zjednoczonych i innych, i Wielkiej Brytanii, Francji, natomiast Ukraina nie. Natomiast pamiętajmy, że mamy analogie historyczne. Jeżeli robimy analizę historyczną, jedną z analiz w geopolityce, dokumentom pisanym do końca nie można wierzyć. To znaczy jakby jedna sprawa to jest dokument pisany, druga sprawa to są realne uzgodnienia na szczeblu międzynarodowym. I tutaj dotykamy ostatniej sprawy, którą chciałem tutaj poruszyć w tej pierwszej części naszego spotkania, czyli czymś, co jest niedoceniane we wszystkich analizach dotyczących Rosji, jej siły, jej pozycji, jej polityki. Ale także jeśli chodzi o Chiny, to jest rzecz absolutnie niedoceniana. Czynnik niewymierny, czynnik jakościowy, którego się nie da zmierzyć ani zważyć, a który decyduje w dużej mierze o potędze, o stopniu potęgi danego państwa. Mam tu na myśli coś, co się nazywa mianem kultury strategicznej. Kultura strategiczna. I cóż to jest kultura strategiczna? Jest to ogół pewnego rodzaju archetypów, pewnego rodzaju wzorców, pewnego rodzaju wartości rudymentarnych, charakterystycznych dla strategii danego państwa, dla jego elit decyzyjnych, które kształtują jego świadomość. I żeby nie było tak teoretycznie, to podam taki przykład. W Rosji fundamentem wykładów na uniwersytetach, w akademiach oczywiście dyplomatycznych, strategicznych, są traktaty wojskowe takie jak Sztuka wojny Sun Tzu, czy Sun Zi, jak to woli, i traktaty strategiczne bizantyjskie. O ile mnie pamięć nie myli, ile się to nic nie zmieniło od czasu moich studiów, to żaden z traktatów strategicznych bizantyjskich nie został przetłumaczony na język polski. Ja miałem przyjemność i zaszczyt być absolwentem i też wykładowcą przez kilka lat Akademii Obrony Narodowej i nie przypominam sobie, żeby którykolwiek ze strategicznych bizantyjskich traktatów wojennych był wykładany nawet na kursach generalskich w Polsce, tak zwanych kursach generalskich, studiach strategicznych, tak? A tam jest to fundament. Styl, właśnie inny styl myślenia, styl, w którym pokonanie przeciwnika bez walki jest fundamentem. Pokonanie przeciwnika w wyniku wojny, w wyniku pełnoskalowych działań wojennych nie jest żadnym zaszczytem. I na to zwracał uwagę właśnie Włodzimierz Bączkowski, na rosyjską świadomość i kulturę strategiczną, która jest diametralnie różna od tego, czego się uczymy w Polsce, czy uczą się strategii, prawda, na Zachodzie, gdzie porównuje się potencjały, liczbę głowic jądrowych, właśnie ilość czołgów, zdolności mobilizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Rosji czy w Chinach patrzy się na to zupełnie inaczej. I teraz jeśli zobaczymy na politykę rosyjską, na całe dzieje Rosji, to zobaczymy i zadamy sobie fundamentalne pytanie, dlaczego Rosja nigdy nie kolonizowała Afryki? A kolonizowali ją Brytyjczycy, kolonizowali ją Francuzi. Nawet Niemcy starali się budować swoją, prowadzić swoją Weltpolitik w oparciu właśnie o kolonie w Afryce. A dlaczego Rosjanie nie? Bo to właśnie tkwi w rosyjskiej kulturze strategicznej. Rosja, celem dzisiaj fundamentalnym Rosji jest pełna kontrola nad tym, co w geopolityce nazywamy Heartlandem i zachowanie bezpiecznej strefy buforowej. Jeżeli ktoś mówi, że Rosja dzisiaj chce dominować cały świat, kolonizować i tak dalej, to moim zdaniem nie wie, o czym mówi. I podobnie jest z Chińczykami. Czy Chińczycy starali się ekspandować w całej swojej historii globalnie? Czy starali się być centrum swojego świata? Czy starali się właśnie rozszerzać swoje wpływy w swojej części świata?
Oczywiście Chińczycy dzisiaj eksplorują gospodarczo Afrykę, ale jest to związane ściśle z chińskim interesem gospodarczym. Jeśli ktoś uważa, że tutaj w perspektywie, nie wiem, 10-20 lat będą garnizony, Polska podpisze porozumienie strategiczne z Chinami, pojawią się garnizony, czy też jakieś właśnie wojska sojusznicze chińskie w Polsce, to też nie do końca rozumie chińską kulturę strategiczną, moim zdaniem. To tyle w tej pierwszej części. Dziękuję Państwu za uwagę i chciałbym z Państwem podyskutować. Czekam na pytania z sali. Ja bym może zrobiła przerwę taką na techniczną. Czy ktoś reflektuje, czy kontynuujemy? Nikt nie jest chętny na przerwę. To już... Przerwa może trwa do 25 stycznia. Dobrze, zatem kontynuujemy, rozumiem, tak? Tak. Więc ja chciałbym tutaj skłonić Państwa do rozmowy, czy to o stosunkach polsko-rosyjskich, czy też o roli Ukrainy w naszych wspólnych stosunkach, czy też szerzej o właśnie rywalizacji, o ten policentryczny świat, czy o kształtowaniu się nowego ładu światowego. No a jeżeli Państwo macie jakieś inne szczegółowe pytania, to zachęcam. To ja mam pierwsze pytanie z internetu, bo to jest na żywo i nas oglądają. I mam pytanie, jak z perspektywy interesów Polski ocenia Pan stosunki niemiecko-rosyjskie? Oczywiście chodzi o obecne działania tak dyplomatyczne, jak i faktyczne obu państw. W polskiej, to jest bardzo dobre pytanie, kluczowe praktycznie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Odwołując się do klasyki polskiej myśli geopolitycznej, to warto przywołać tytuł Między Niemcami a Rosją Adolfa Bocheńskiego, tak? Czy do prac Stanisława Cata-Mackiewicza, który też formułował takie stwierdzenia, że polityka zagraniczna Polski powinna być funkcją stosunków właśnie rosyjsko-niemieckich. Oczywiście ja też na swoich wykładach, na swoim kanale na YouTubie starałem się podkreślać, że Polska w całej swojej historii zagrożona z dwóch kierunków równocześnie była jedynie w cudzysłowie czterokrotnie, z czego z kierunku wschód-zachód dwukrotnie, ale biorąc pod uwagę, że była to jest to historia bardzo świeża, czyli właśnie XX wiek, należy to zawsze brać pod uwagę. W klasycznej myśli geopolitycznej, zarówno niemieckiej, jak i rosyjskiej, porozumienie niemiecko-rosyjskie, porozumienie czy to Sankt Petersburga i Berlina, czy też Moskwy i Berlina, jest fundamentem budowy czegoś, co Karl Haushofer, czyli najwybitniejszy geopolityk niemiecki, nazywał mianem bloku kontynentalnego. Blok kontynentalny. Warto podkreślić, że bardzo duża część prac Karla Haushofera została wydana, ponad prawie około 1000 stron, została przetłumaczona już w XXI wieku na język rosyjski i jest wykładana na kursach geopolityki prowadzonych nie tylko na uczelniach państwowych i prywatnych, ale także w akademiach dyplomatycznych, w akademiach wojskowych w Rosji. Postulat zacieśnienia w stosunków rosyjsko-niemieckich składali już politycy w Dumie w początkach lat 90. Bardzo często podkreśla to Aleksander Dugin, nazywany trochę przesadnie doradcą Władimira Putina, ale biorąc pod uwagę jego pewne misje, które poprzedzały, pewne jego misje naukowe, czy też paradyplomatyczne, które poprzedzały na przykład próbę nieudanego puczu wojskowego w Turcji w zeszłym roku. Dzień wcześniej Putin opuścił Ankarę. No, warto zapoznawać się z tego typu właśnie myśleniem. Dlatego, że Dugin w dużej mierze, od Dugina oficjalni politycy, poważni ludzie nauki się zawsze będą odcinać. I to zawsze w moich rozmowach z rosyjskimi naukowcami, wszyscy oni jak jeden mąż odcinali się od Dugina. Natomiast jeśli porozmawiamy z dziennikarzami rosyjskimi, a pewnymi analitykami, a jeśli w ogóle zaczniemy sami analizować twórczość Dugina, niezwykle płodnego pisarza, no to zobaczymy, że te fundamentalne postulaty, które formułował od lat 90. są konsekwentnie w pewnej mierze realizowane w polityce zagranicznej. Jeśli chodzi o politykę rosyjską, politykę niemiecką, renesans mamy również geopolityki w myśleniu niemieckim, również powstają prace odwołujące się wprost do geopolityki, rehabilitujące Karla Haushofera, czyli tego głównego orędownika budowy bloku kontynentalnego z Rosją. Ale przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z pewną praktyką niemiecką.
z działaniami mającymi na celu normalizację relacji z Rosją. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że współpraca Rosji i Niemiec ma na celu połączenie kontynentalnej masy eurazjatyckiej, czyli połączenia tego, co w geopolityce nazywamy Heartlandem, rdzeniem kontynentu eurazjatyckiego, z dużą częścią Rimlandu, czyli obszaru okalającego z wybrzeżami Eurazji. A jak wiemy dobrze z klasycznych koncepcji geopolitycznych, z teorii Heartlandu i Rimlandu, połączenie takie dawałoby hegemonię nad światem. I dlatego jest to tak niezwykle istotne i dlatego Stany Zjednoczone przez cały okres powojenny starały się hamować odbudowę potęgi niemieckiej, a zwłaszcza nie dopuszczać do połączenia się w jakimś sojuszu polityczno-militarnym tych dwóch państw. Oczywiście mamy do czynienia ze współpracą narastającą rosyjsko-niemiecką. No czymże jest gazociąg Nord Stream, czy jego druga nitka, która jest budowana po dnie Bałtyku, tak? Dlaczego Niemcy i Rosjanie ominęli Ukrainę? Tak? Oczywiście przy sprzeciwie Polski, aby nie omijać. Polska była orędownikiem, była ambasadorem Ukrainy. Pytanie, czy dobrze, czy źle w tej konfiguracji. I rzeczywiście ten gazociąg stał się spoiwem pewnym. No, Rosjanie bardzo często mówią, że to tylko gospodarka. Niemcy tak samo, że to tylko gospodarka. No ale jak wiemy z klasycznych znowu koncepcji geoekonomicznych, na przykład Lista, wybitnego niemieckiego teoretyka, współpraca gospodarcza, czy też rozciągnięcie wpływów gospodarczych jest zawsze prędzej czy później rozciągnięciem wpływów politycznych. Sojusz gospodarczy, a zwłaszcza strategiczny sojusz gospodarczy, obliczony na dekady, będzie spoiwem politycznym. Budowa poligonu, cyberpoligonu w Mulino, niedaleko Moskwy, który buduje Rheinmetall niemiecki. To jest kolejny element współpracy rosyjsko-niemieckiej. Co nam to przypomina? No przypomina nam to lata 20 i 30, kiedy Niemcy nie mogli rozwijać swojej potęgi powietrznej i broni pancernej, ale doskonale ćwiczyli swoich oficerów, którzy zresztą później brali udział na przykład w kampanii polskiej 1939 roku, na poligonach w Związku Sowieckim. Tego typu zacieśnianie współpracy nigdy nie powinno ubiegać uwagi polskim decydentom. Niestety ja mam wrażenie, że w Polsce nie mamy do czynienia z państwową analizą strategiczną. Znaczy ja uważam osobiście, że polska analiza strategiczna nie istnieje. Jeśli państwo sobie poczytacie analizy czołowego, wiodącego ośrodka badań wschodnich w Polsce, nazywa się on Ośrodkiem Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, i poczytacie sobie państwo analizy archiwalne z roku 2008, z czerwca chociażby nawet, czy poczytacie sobie państwo takie analizy z listopada 2013, czy nawet ze stycznia 2014 roku, to zobaczycie, jak niewiele polscy decydenci informacji analitycznych dostawali wówczas. Jeśli poczytamy sobie taki wielki dokument, który się nazywał Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, opublikowany w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego, to zobaczymy, jak niewiele polscy decydenci wtedy wiedzieli i rozumieli z tego, co się dzieje. Dlatego, i to warto podkreślić, że ten dokument opracowywało bodaj 200 różnych ludzi z różnych środowisk, wojskowych, profesorów, różnego rodzaju analityków z pozarządowych ośrodków eksperckich. I co czytamy w tym opracowaniu, tak? Na pół roku przed zajęciem Krymu przez Rosję, tam jest napisane, że Europie nie grozi żaden większy konwencjonalny konflikt. To znaczy, że polscy decydenci są głusi i ślepi w tym zakresie. Ja miałem przyjemność i zaszczyt być przez 3 lata analitykiem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za kadencji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I wiem, jak wygląda to, że tak powiem, od drugiej strony. Wiem, jak wygląda ten cały system analityki państwowej. Co jest główną bolączką naszą w takiej analizie bezpieczeństwa, jeżeli mówimy właśnie o chociażby współpracy niemiecko-rosyjskiej? Przede wszystkim rotacja kadr eksperckich, przede wszystkim nominacja ekspertów po linii politycznej. Jeżeli przychodzi jedna ekipa, wymiata
jakby ludzi, kadry, aż do sprzątaczek. I to jest główny problem. I upolitycznione są, mówmy sobie szczerze, moim zdaniem, subiektywnie, wszystkie ośrodki eksperckie państwowe są upolitycznione. A jeżeli są upolitycznione, to nie są w stanie w sposób chłodny, w sposób realistyczny oceniać rzeczywistości międzynarodowej. Druga sprawa jest taka, że geopolityka cieszyła się bardzo złą sławą w krajach bloku wschodniego. Tylko o tyle, o ile w Związku Sowieckim geopolityka była doskonale uprawiana pod szyldem studiów strategicznych i tam rzeczywiście cała generalicja, elita rosyjskich służb specjalnych doskonale się orientowała w klasycznej myśli geopolitycznej, o tyle w Polsce polskie elity nie były dopuszczane do myśli strategicznej. Kształcenie polskich elit oficerskich, elit Wojska Polskiego na kursach w Moskwie kończyło się na studiach operacyjnych. Nie na studiach strategicznych. Do studiów strategicznych generalicja sowiecka Polski nie dopuszczała. I jeżeli mamy do czynienia dzisiaj z absolwentami uczelni polskich, którzy uczą się od swoich mentorów, że geopolityka to jest nauka, czy tam doktryna burżuazyjna i nadal się takie głosy zdarzają. Ja sam się stykam z ludźmi, którzy do mnie piszą i mówią, że ich właśnie wykładowcy na państwowych uczelniach są uczeni, że geopolityka to jest doktryna burżuazyjna, którą nie warto się zajmować. Najważniejsza jest teoria stosunków międzynarodowych. Tylko że problemem jest takim, że jeżeli ktoś z Państwa, czy naszych widzów zna podręcznik do teorii stosunków międzynarodowych, który jest nauczany właśnie na tym kierunku studiów dzisiaj, który obejmuje także niemiecką, francuską czy rosyjską myśl strategiczną, czy też myśl o stosunkach międzynarodowych, to bardzo bym prosił, żeby to podał. Bo o tyle, o ile nie wiadomo, to głównym podręcznikiem do teorii stosunków międzynarodowych jest skądinąd świetna monografia pana profesora Jacka Czaputowicza. Teorie stosunków międzynarodowych, krytyka i systematyzacja, wydane przez wydawnictwo naukowe PWN. Cytuję z pamięci. Doskonała książka. Świetna literatura. Problem tylko, że jest to głównie literatura anglojęzyczna. I nie znajdziemy tam myślenia francuskiego, myślenia niemieckiego, myślenia rosyjskiego. I tu, że tak powiem, jest główny problem. Natomiast ja uważam, że środowiska w Niemczech będą dążyły coraz bardziej do zniesienia sankcji na Rosję, ponieważ jest to w interesie gospodarczym Niemiec. I już dzisiaj przede wszystkim z kręgów SPD, ze strony socjalistów, ze strony ze strony lewicy generalnie niemieckiej, ze strony AfD słyszymy o tym, że chcą przede wszystkim zacieśnienia relacji z Rosją z przyczyn czysto pragmatycznych. Rosja to jest duży rynek zbytu. Rosja to jest duży rynek zbytu. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z bardzo silnym czynnikiem amerykańskim w Niemczech, więc ta zmiana tak szybko nie nastąpi. Natomiast ewidentnie mamy do czynienia od już końca lat 90. ze wzmacnianiem się współpracy gospodarczej niemiecko-rosyjskiej, która z punktu widzenia Polski może być groźna, ale mogła być też szansą. Uważam, że ta szansa została zaprzepaszczona. Próbą wyjścia z impasu była taka inicjatywa bardzo źle rozegrana, bardzo spóźniona, która się nazywała mianowicie Trójkąta Kaliningradzkiego czy Trójkąta Królewieckiego. Sam fakt, że było to rozgrywane przez ministra Radosława Sikorskiego, nie miało to żadnych szans powodzenia, ponieważ Radosław Sikorski, no najoględniej rzecz mówiąc, feumistycznie, no nie cieszy się wielką estymą w Moskwie, to tak delikatnie mówiąc, więc ta inicjatywa dyplomatyczna nie miała żadnej szans powodzenia. Natomiast ja uważam jedną rzecz. Chciałbym się w tym momencie do tego ważnego pytania ustosunkować takim przesłaniem politycznym, testamentem politycznym dwóch wielkich Polaków. Uważam, że istnieją dwa filary testamentu politycznego, nie spisanego, ale takiego oczywiście niewymiernego, marszałka Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, dwóch wielkich Polaków, przywódców dwóch wielkich obozów politycznych w Polsce. I te dwa fundamenty, te dwa filary tych testamentów politycznych mówią, po pierwsze, Polska nie może być krajem izolowanym na arenie międzynarodowej. Nie możemy dopuścić do izolacji. I to jest pierwszy i najważniejszy fundament. Drugi fundament mówi o tym, że jeżeli będzie jakikolwiek większy konflikt w Europie,
Polska do tego konfliktu wchodzi jako ostatnia. Obserwując polską politykę zagraniczną ostatniego ćwierćwiecza, ja mam wrażenie, że polskie elity robią wszystko, aby złamać obydwie te zasady, aby wysadzić w powietrze te dwa filary. I uważam, że na dziś polską racją stanu jest przestrzeganie testamentów politycznych Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Nie dajmy doprowadzić do izolacji międzynarodowej Polski i nie dajmy doprowadzić do wejścia Polski w wojnę jako pierwsi. Tyle, jeśli chodzi o to pytanie. Jest pytanie z sali. Ja chciałem zadać pytanie, od razu dwa. Ja mam takie pytanie, co pan sądzi o wewnętrznej polityce rosyjskiej? Czy opozycja rosyjska ma jakieś szanse rozwoju? I drugie pytanie mam, jak pan uważa, czy były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew po prostu był takim prezydentem technicznym zamaszczenia Władimira Putina, że był prezydentem tymczasowym? Dziękuję za pytanie. Uważam, że opozycja nie ma żadnych szans w Rosji z prostego powodu. Czyli opozycja, może tak, opozycja ma wielkie szanse rozwoju w Rosji, ale opozycja reglamentowana. Koncesjonowana, reglamentowana przez władzę, ponieważ taki jest system polityczny w Rosji. Czy w Rosji panuje ustrój demokratyczny, czy to jest ustrój taki demokratyczny przez duże D? Bo to jest różnica. Nie, w Rosji panuje ustrój rosyjski. Tak bym najkrócej to określił. Oczywiście, formalnie Rosja jest krajem demokratycznym. Nawet demokratyczno-liberalnym nazwy możemy określić. Nazwy nie są istotne, szyldy nie są istotne jakby. Pamiętajmy o tej kulturze strategicznej, o której powiedziałem. Rosyjskie myślenie to jest myślenie mongolsko-bizantyjskie. A w myśleniu mongolsko-bizantyjskim papier miał znaczenie drugo-trzeciorzędne. Drugo-trzeciorzędne traktaty międzynarodowe, umowy, to jest jakby jedna sprawa, ale dogadywanie się, relacja siły, to był główny fundament. I tak samo tutaj, nazwy nie mają większego znaczenia. Mamy do czynienia z Liberalno-Demokratyczną Partią Federacji Rosyjskiej, mamy do czynienia z komunistami, ale jaki Ziuganow to jest komunista dzisiaj? Proszę Państwa, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej to jest dzisiaj na rosyjskiej scenie politycznej najbardziej konserwatywna partia, moim zdaniem, w Dumie Rosyjskiej. Naprawdę. To są konserwatyści, którzy bronią wartości rodzinnych, obecności cerkwi w życiu politycznym. Naprawdę. To są ludzie, którzy bronią tradycyjnych wartości. Władysław Surkow kiedyś ochrzcił tę demokrację w Rosji mianem demokracji suwerennej, tak? Więc jest to pewien oczywiście eufemizm. Więc uważam, że nie, dlatego że wszystkie strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki, wszystkie sektory rosyjskiej państwowości są kontrolowane przez tak zwane organa, czyli przez resorty siłowe. Proste, więc Rosja to nie jest w tradycji generalnie rosyjskiej demokracja. Wielu takich geopolityków, jeden z myślicieli geopolitycznych, takich chociażby jak Aleksander Prochanow, któremu kiedyś tam poświęciłem odcinek na swoim kanale, wprost mówi, Rosja demokratyczna to koniec Rosji. Rosja bez Putina to koniec Rosji nawet mówi. Putin jest pełną personifikacją. Pyta pan o Miedwiediewa. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć jakby istotę ustroju rosyjskiego. W mediach zachodnich bardzo często się mówiło jeszcze w okresie zimnej wojny o takich różnych nurtach badawczych, które były w zachodniej sowietologii. Jednym z tych takich nurtów była tak zwana kremlinologia. I ta kremlinologia miała badać związki między poszczególnymi właśnie frakcjami i tak dalej, i tak dalej. Przeważnie nie miało to większego znaczenia tego typu badania. Ważne, żeby tylko wiedzieć w tym zakresie, że Dmitrij Miedwiediew jest częścią takiego kręgu ludzi, która się nazywa Spółdzielnia Jezioro. Spółdzielnia Jezioro. I Spółdzielnia Jezioro wywodzi się od takiej spółdzielni, która budowała domki letniskowe nad jeziorem Komsomolskim pod Sankt Petersburgiem w latach 90. i była skupiona wokół współpracowników Anatolija Sobczaka, mera Sankt Petersburga. Kiedy Władimir Putin był tam zastępcą właśnie mera, pełnił różne funkcje, stworzyła się taka specyficzna grupa ludzi, która zaczęła się zaprzyjaźniać, zaczęła robić wspólne interesy. I w pewnym momencie dołączył do nich bardzo młody, ambitny prawnik,
Dmitrij Miedwiediew, który w pewnym okresie czasu wybawił Władimira Putina właśnie jako urzędnika merostwa Sankt Petersburga z pewnej opresji takiej prawnej. Tam chodziło o kwestie dotyczące sprzedaży ropy naftowej. Tam groziły pewne zarzuty Putinowi. Miedwiediew rzeczywiście wtedy Putinowi pomógł. I ten krąg tych ludzi, powiązanych bardzo często z tajnymi służbami rosyjskimi, jest bardzo ścisły. W związku z tym wszelkiego rodzaju zmiany, jakie zachodzą na kręgach, na szczytach władzy rosyjskiej, czy też zachodziły jeszcze w latach 90., no, są kontrolowane. Nie było do czynienia, proszę Państwa, z żadnym chaosem, na przykład w kontrwywiadzie sowieckim, rosyjskim w okresie tej smuty jelcynowskiej. Naprawdę nie było żadnej. Tak samo w wywiadzie zagranicznym rosyjskim nie było żadnego chaosu. Jak możemy przeczytać, ja poświęcę tam chyba jakiś odcinek, znaczy na pewno poświęcę jakiś odcinek na swoim kanale, a propos jak Rosjanie plasowali agenturę nielegalną w Kanadzie w okresie smuty jelcynowskiej. Z jakimi efektami? Bo już mamy takie świetne opracowania naukowe badaczy kanadyjskich. Postaram się zresztą może część z tych materiałów gdzieś tam, czy we wskazówkach bibliograficznych określić. Więc uważam, że absolutnie nie Miedwiediew nie był żadnym wspólnym, nie był jakimś tam oddzielnym kandydatem. Jego środowisko to liberalne, starało się właśnie tworzyć to, że Miedwiediew, tworzyć takie wrażenie, że Miedwiediew jest tym człowiekiem, z którym liberalny, czy demoliberalny Zachód jest w stanie się dogadać. Po to zresztą w Rosji istnieje coś takiego jak Klub Wałdajski, który prezentuje to europejskie oblicze Rosji. Tak? Fiodor Dostojewski w Biesach pisał, że Rosja w dzień jest Europą, a w nocy Azją. Więc zatem właśnie Miedwiediew jest tym politykiem rosyjskim, którego pokazuje się w dzień. I on jest tym europejskim politykiem, takim analitykiem, jest Siergiej Karaganow, jest pismo Rosja w globalnej polityce i ma właśnie ta anglojęzyczna wersja Russia in Global Politics, tam świetne analizy międzynarodowe. Ale tą drugą stroną jest na przykład klub Izborski, do którego należy profesor Aleksander Dugin, do którego należy Aleksander Prochanow. Jeśli sobie prześledzimy takie czasopisma jak Geopolityka i Bezpieczeństwo i publikacje generała Leonida Iwaszowa, jak Rosja ma stosować taktykę wojny nielinearnej, jak ma nawiązywać do koncepcji, którą stworzył, koncepcji tak zwanych wojen buntowniczych, którą stworzył pułkownik Jewgeni Messner, która stała się zresztą właśnie bazą do tego typu działań, które widzieliśmy na Krymie, no to zobaczymy, że Rosja ma przepraszam, że Rosja ma te dwie twarze. Rosja ma dwie twarze w tym zakresie, która jest bardziej prawdziwa, moim zdaniem ta, która bardziej koresponduje z korzeniami tego państwa. Ja miałem taki wniosek, by się nasunął z całej tej dyskusji, że im silniejszy Zachód i tym silniejsza Rosja, tym bardziej jesteśmy obecni na mapie Europy. Bo jeżeli nie, no to nam powinno zależeć tylko na tym, żeby Zachód był bardzo silny i zarazem Rosja bardzo silna. Wtedy jesteśmy oddzieleni od nich buforem w postaci Ukrainy, Białorusi i Prybałtyki. Tak było w Związku Radzieckiego. No, Związek Radziecki też utworzył strefę buforową, czyli państwa, które były satelitami Związku Radzieckiego, a Rosja zaczynała się wrześniu na Bugi. Wie pan, ja myślę, że w chwili, kiedy Polska staje się strefą buforową i zaczynają, czy na przykład w chwili, kiedy Polska staje się terenem bazowania obcych wojsk, obojętnie jakbyśmy je nie nazywali, sojuszniczymi, siłami pokojowymi i tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy przestajemy być samodzielni, kiedy państwo polskie przestaje samodzielnie zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom, mamy wtedy problem. Mieliśmy taki przykład w XVIII wieku, kiedy Polska stała się krajem buforowym między Austrią, między Prusami i między Rosją. No i jak się to skończyło? Ale mieliśmy tutaj przez pewien czas, przed drugim rozbiorem Polski, przecież stacjonowały wojska pruskie na terytorium państwa polskiego, Rzeczypospolitej. Stacjonowały wojska rosyjskie. Skończyło się to bardzo źle. W okresie Związku Sowieckiego również mieliśmy tutaj obce wojska. I bardzo źle się to kończyło. Strefa buforowa nie jest najlepszym wyjściem, dlatego że Polska, istniejąc w strefie zgniotu, zawsze będzie miała problem.
I teraz jest pytanie, jak wyjść z tego zaklętego kręgu, tak? Może ja się źle wyraziłem. Nie chodzi o to, żebyśmy byli integralną częścią silnego Zachodu, wtedy strefą buforową dla nas jest Białoruś i Ukraina. Bo Rosja się odsuwa. Jeżeli my nie będziemy, jeżeli będziemy robić tą politykę, którą robimy dzisiaj, to my stajemy się na własne życzenie strefą buforową. Nawiązując nadal do testamentów politycznych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, warto podkreślić jedną rzecz. Zarówno jeden, jak i drugi wskazywał na trzymanie równych odległości, przynajmniej w polityce jako niepodległego państwa, między Berlinem a Moskwą. Jeżeli Polska włączy się w rozgrywkę mocarstw, prawda, stanie się kartą w grze, pionkiem na szachownicy. I to jest dla Polski niebezpieczne. Czyli jeżeli my staniemy się pionkiem wykorzystywanym w grze przeciwko Niemcom, nasza sytuacja geopolityczna się pogorszy. Jeżeli my staniemy się pionkiem w grze wobec Rosji, również stajemy się jakby tutaj w bardzo niebezpiecznej sytuacji strategicznej. Gdyby rzeczywiście Polska była częścią silnego Zachodu, jak pan to określił, jako suwerenny, niepodległy państw, organizm, na przykład w ramach, no czy to Unii Europejskiej, ale czy też Europy Ojczyzn, załóżmy, jako suwerenne państwo i nie angażowała się właśnie w różnego rodzaju rozgrywkę mocarstw, no to i wspierała Białoruś i Ukrainę jako niepodległe, ale nie za silne państwa, które nie mogłyby nam zagrozić, bo zarówno tutaj Piłsudski, jak i zwłaszcza Dmowski zwracał uwagę na to, aby nie wzniecać nacjonalizmu ukraińskiego czy białoruskiego, ponieważ może on być niebezpieczny dla państwa polskiego i zresztą historia przyznała mu rację. Ponadto pamiętajmy o silnych wpływach na Ukrainie, które podkreślał Dmowski, mówiąc o tym, że Ukraina niepodległa, zwłaszcza Ukraina nacjonalistyczna i silna, budująca jakąkolwiek konfederację czy federację, sojusz polityczno-militarny państw basenu czarnomorskiego, będzie śmiertelnym niebezpieczeństwem dla Polski z uwagi na swój sojusz z Niemcami. Czyli nie jest pan fanem obecnego ministra obrony narodowej? Ja nie jestem generalnie niczyim fanem w polityce zagranicznej. Ja patrzę chłodno na politykę zagraniczną. Uważam, że wszelkiego typu mówienie o tym, że Niemcy są naszym przyjacielem, albo że Rosja jest naszym przyjacielem, albo na odwrót, że Rosja jest naszym śmiertelnym wrogiem, albo że Niemcy są śmiertelnym wrogiem, jest błędne. Geopolityka to są interesy. Geopolityka to jest układ sił. Geopolityka to jest różnica sił. I Polska powinna realizować taką politykę, która realizuje jej realne interesy. Ja uważam, że zarówno rusofilia, jak i rusofobia, i podobnie germanofobia i germanofilia jest zła. Ja uważam, że polska polityka zagraniczna, ale nie tylko prowadzona przez obecną władzę. Pamiętajmy, że polska polityka zagraniczna zachowuje ciągłość od tej zmiany, która dokonała się przy okrągłym stole. I to jest ciągłość, czy rządzi tak zwana lewica, czy rządzi tak zwana prawica, czy rządziło SLD z PSL-em, czy rządziło PiS z Ligą Polskich Rodzin Samoobroną, czy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, czy rządzi samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość, z jakimś tam pomocą, powiedzmy, klubu Kukiz 15, to kierunek, główny wektor polityki polskiej zagranicznej jest dokładnie ten sam. I kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, mówiło o tym, że polska polityka zagraniczna powinna oczywiście wzmacniać swoją obecność w Unii Europejskiej, wzmacniać swój sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a w Unii Europejskiej szukać jako głównego sojusznika Wielkiej Brytanii. No i co się okazało? Nagle się okazało, że mamy Brexit, Wielka Brytania przestaje być głównym naszym sojusznikiem. Nagle mamy politykę Ministerstwa Obrony Narodowej, która całkowicie psuje polskie relacje z Francją. Nagle mamy politykę rządu obecnego, która psuje relacje z Niemcami. Relacje z Rosją mamy tradycyjnie złe. Chcemy budować, znaczy chcemy wspierać niepodległą Ukrainę, ale nie zostajemy zaproszeni do rokowań pokojowych prowadzonych w Mińsku. Ani układ Mińsk 1, ani Mińsk 2 to nie jest układ z udziałem państwa polskiego. I to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, znaczy najbardziej tragiczne moim zdaniem, że nawet Ukraina, nawet ukraiński MSZ nie próbował zaprosić przedstawiciela czy ministra spraw zagranicznych Polski do tych rokowań. I to pokazuje jakby pozycję państwa polskiego. Ja uważam, że stajemy się coraz bardziej izolowani.
Oczywiście, nagle się pojawiły, nagle panicznie pojawiło się szukanie tożsamości międzynarodowej Polski, szukanie tożsamości geopolitycznej, szukanie i pojawiło się Międzymorze, nazywane w oficjalnych dokumentach Trójmorze. No tylko jeśli zobaczymy na politykę Węgier, to są one nastawione na współpracę bliską gospodarczą z Gazpromem, z Rosją. Czesi szukają jakby swojego oparcia przede wszystkim poprzez sojusz gospodarczy z Niemcami. Słowacja coraz bardziej zaczyna spoglądać w stronę Rosji. Rumunia, licząc na ewentualne nabytki na Ukrainie terytorialne w perspektywie, nie będzie się pchała w tego typu rzeczy. Proszę przeczytać najnowszą książkę, najnowszy reportaż Zimowita Szczerka, wydany książkowo przez Agorę, jak dobrze pamiętam. Jest to jakiś reportaż pod tytułem Międzymorze. Podróż po tych krajach. Jest tam wywiad z jednym z rumuńskich geopolityków, z byłym doradcą bodajże prezydenta Rumunii, który dokładnie się odnosi do propozycji Polski budowy Międzymorza. A czy nas ktoś w ogóle pytał o zdanie jako Rumunów? I pokazuje, że jakby te interesy państw Międzymorza są bardzo różne. To nie jest tak, że wszyscy chcą budować blok przeciwko Niemcom i Rosji, który ma być buforem. Dokładnie tak nie jest. Gdyby tak było, to zarówno pentagonale, czy heksagonale, czy inicjatywa środkowoeuropejska miałaby rację bytu. Ale większość z tych państw wolała albo porozumieć się z Rosją, albo porozumieć się przede wszystkim z Unią Europejską. Czy Polska jest dzisiaj alternatywą, czy Polska jest w ogóle jakimkolwiek silnym graczem w tej części Europy, który może być liderem regionu? No zobaczmy nawet na taką prostą rzecz jak edukacja. Czy którykolwiek z polskich uniwersytetów jest na tyle silny, żeby był, nie wiem, w drugiej setce, powiedzmy, listy szanghajskiej? Czy nie wiem, tak silnie przebija Uniwersytet Karola w Pradze, czy Uniwersytet w Budapeszcie? No nie. Czy Polska posiada chociaż jedną elektrownię jądrową, która dywersyfikowałaby pewne naszą niezależność energetyczną? A ile tych elektrowni jądrowych jest w Czechach? A ile jest na Węgrzech? To jest ta kwestia, że owszem, możemy chcieć wiele rzeczy zrobić, natomiast najpierw wzmocnijmy swój potencjał, tak? Dzisiaj Polska nie powinna, moim zdaniem elity polskie nie powinny marzyć o Polsce jako mocarstwie za 100 lat, nie powinny myśleć o tym, że Polska będzie jakimś rozgrywającym na arenie międzynarodowej. Obecny rząd chce bardzo silnie włączyć w Polskę w poczet stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wspaniale, wspaniały pomysł. Tylko jak my chcemy decydować o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, jeżeli nie jesteśmy zapraszani do stołu rozmów w sprawie Ukrainy? Więc jeżeli nie mamy pozycji w swojej części świata, jak chcemy decydować o innych częściach świata? Ale ja tak na koniec. Te same słowa mówi Grajewski vel Żurawski. A on jest doradcą prezydenta. No to jego też nie słuchają. On mówi dokładnie to samo, co pan. Pan z doradcami. Ja myślę, że z doradcami jest tak, że oni są, ale i księdze. A doradcy piszą analizy, bądź wygłaszają swoje sądy. Natomiast to jest kwestia, jak są kształtowane elity polityczne, prawda? Kto obejmuje najwyższe urzędy w państwie? Kto obejmuje też struktury poziome, bo oprócz struktur, to obejmuje struktury pionowe, bo oprócz struktur poziomych, które się zmieniają, czyli tych dokonywanych w wyborach powszechnych, prezydenta, parlamentu, rządu, mamy także struktury pionowe. Czyli mamy na przykład mamy dyrektorów departamentów, dyrektorów biur, mamy dyrektorów pionów analitycznych. I ci ludzie często są ludźmi, którzy się nie zmieniali od wielu, może nie w pionach analitycznych, ale na przykład w różnych pionach decyzyjnych, nie zmieniali się od wielu, wielu lat i trzymają tę samą linię polityczną, która była sprzed wejścia Polski na przykład do Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, jaki marazm w polskiej myśli strategicznej nastał po wejściu Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Dla większości, moim zdaniem, elit decyzyjnych nastąpił koniec historii. Polska zdobyła bezpieczeństwo polityczno-militarne w 1999 roku wraz z wejściem do NATO i jakąś tam prosperity gospodarczą, czyli ciepłą wodę w kranie z wejściem do Unii Europejskiej w 2004 roku. Podczas gdy wokół nas zachodziły takie procesy, które już wtedy wskazywały, już w 2004 roku wskazywały na możliwą zmianę układu geopolitycznego i z tego nikt nie wyciągnął wniosków.
Jak pan przewiduje rozwój sytuacji na Ukrainie, wydających się przewidzieć w przyszłości? Jak Polska w tej sytuacji powinna się zachować? Oraz jakby pan skomentował obecność wojsk amerykańskich w Polsce? Jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o Ukrainę, uważam, że w pierwszej kolejności Rosja, tak jak powiedziałem, gra na czas i chce maksymalnie osłabić to państwo. Największym zagrożeniem w tym zakresie dla Polski jest napływ, niekontrolowany napływ przestępczości zorganizowanej w tym kraju. Mamy do czynienia już z alarmującymi informacjami, chociażby gubernatora, który złożył swoją dymisję z Zakarpacia, który mówi o wielkim transporcie, czy wielkim przemycie broni na zachód, który idzie z Ukrainy. Pamiętajmy, że na Ukrainie jest wiele elektrowni jądrowych, które mogą stać się potencjalnym, podkreślam, obiektem ataku terrorystycznego. I to jest dla Polski bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja uważam, że Rosja będzie starała się zdestabilizować sytuację polityczną w tym kraju i będzie dążyła do przedterminowych wyborów parlamentarnych, do stworzenia takiej